Cześć, z tej strony Michał. Dzisiaj kręcimy kolejny odcinek Tego nie jadłem. Ta seria ma za zadanie zachęcić Was do gotowania w kuchni. Przyrządzamy w niej przepisy, których nigdy nie jadłem albo nigdy nie robiłem, po to, żeby Wam pokazać, że gotowanie wcale nie jest trudne. Dzisiaj jest z nami książka Marty Dymek, Jadłonomia, i wybraliśmy taki klasyk, zupa pomidorowa. Jadłem, to jest moja ulubiona zupa, ale muszę Wam się przyznać, mimo że mam chyba 34 lata, nigdy jeszcze jej sam nie przyrządzałem, także zobaczymy, jak taką zupę przyrządzić, czy to jest trudne, pracochłonne. Jeżeli Was interesuje, jak przygotować zupę pomidorową, zostańcie z nami. Składniki, co tutaj potrzebujemy? Potrzebujemy pół szklanki ryżu, akurat nie miałem w domu żadnego innego, użyjemy ryżu Arborio, co prawda to jest ryż taki typowy do risotto, ale innego nie mam. Do tego kilogram pomidorów, jedna cebula, troszeczkę chili, tutaj mamy super chili przywiezione z Izraela, do tego ząbek czosnku, troszeczkę oleju, tutaj za chwileczkę go weźmiemy, do tego bulion warzywny, zrobimy właśnie z naszego bulionu, bardzo aromatyczny, fajny produkt, rozpuścimy go sobie, tutaj będzie bulion warzywny, do tego mleczko kokosowe jest w przepisie, ale my użyjemy naszego musu kokosowego, to jest bardzo fajna baza do domowego mleka kokosowego, warto sprawdzić ten produkt, do tego troszeczkę cukru i zaczynamy. Ryż nam już się tam gotuje, jeżeli się boicie przygotowywać ryż taki na sypko, po prostu luzem, kupujecie ryż w woreczkach, niedobrze, ale nic się nie martwcie, przygotowałem kiedyś taki filmik, jak taki ryż bardzo prosto ugotować w domu, tutaj albo tutaj, go gdzieś podlinkuję, zawsze chciałem to zrobić, ale jeszcze nie wiem, jak to działa. I co dalej, zaczniemy od pokrojenia warzyw w kosteczka albo w plasterki, potem sparzymy pomidory, jeżeli tego nie wiecie, jak to się robi, wszystko Wam pokażę, zalewamy wrzątkiem, potem się delikatnie nacina te pomidory, schodzi skórka, potem to wszystko prawdopodobnie zblendujemy tam na patelni. Zaczynam. Kto lubi marcheweczkę? Nie wiem jak Wy, ale ja zawsze jem ryż z pomidorową, tak? Nie pomidorową z ryżem, tylko ryż z pomidorową. Tak, ryż z pomidorową. Dużo ryżu, mało pomidorowej. Jestem ciekawy, z czym Wy lubicie. Możecie pisać w komentarzach. Pewnie są jacyś fani pomidorowej z makaronem albo z danymi kluskami. Jestem bardzo ciekawy. Zobaczymy, jaka jest najpopularniejsza. Woda nam się już zagotowała. Teraz ściągniemy skórkę z pomidorów. Robi się to tak, że zalewa je się wrzątkiem. Chwileczkę poczekamy i natniemy pomidory. Ok, to warzywa mamy pocięte, przygotujemy sobie bulion. Używamy taką kopiatą łyżkę na litr, tutaj mamy pół litra, więc damy mniejszą łyżeczkę. Ok. To jest bulion warzywny, nie taki skóry czy wieprzowy, sama mieszanka warzyw. Troszeczkę soli, fajny, aromatyczny. Na bazie tego bulionu zrobiliśmy naszą mieszankę do risotto, którą polecam Wam, jest dostępna w naszym sklepie. Jest to gotowy miks, ryż, grzyby i ten właśnie bulion warzywny. Super sprawa na szybki, prosty obiad. Dobra, pomidory nam się tutaj odparzają, obrócimy je. One muszą się na chwileczkę nagrzać. I zejdzie nam skórka. W międzyczasie nagrzejemy troszeczkę oleju kokosowego i podsmażymy. Pierwszy krok to jest w garnku rozgrzać olej, wrzucić pokrojone warzywa i dusić przez 5-8 minut. Ok, to zaczynamy. O, tu jest nasz największy fan naszego oleju kokosowego. Nigdy nie przepuści okazji. Olej nam się rozgrzał, wrzucamy cebulkę. I chwileczkę będziemy to dusić pod przykryciem, zmiękną nam warzywa. Pomidory obrane, teraz je pokroimy w kosteczkę i powycinamy szypułki.
Pomidory pokrojone, troszeczkę pracy z tym było, ale czuję, że to będzie prawdziwa pomidorowa, nie taka z puszki, tylko z prawdziwych pomidorów. Zapomniałem jeszcze wcześniej z tego całego zamieszania posiekać czosnek. To powinien dodać na początku. I co dalej? Pomidory obrane wrzucimy do garnka, dodamy cukier, szczyptę soli i będziemy znowu dusić pod przykryciem około 15 minut. Troszeczkę cukru kokosowego. I jeszcze chili, jeżeli lubicie ostre oczywiście. I to teraz dusimy pod przykryciem około 15 minut. I zobaczymy, co się dzieje tutaj. Pomidory nam się już tak fajnie rozgotowały, są miękkie. Dodamy teraz bulion, troszeczkę pasty kokosowej i będzie prawie gotowe, tak? I zblendujemy mikserem. To jest mus kokosowy, jeżeli jeszcze go nie znacie, to już tłumaczę, to jest taki zblendowany kokos, znaczy zmieszany, znaczy zmielony miąższ kokosowy, bardzo fajny produkt. Możecie go kupić online u nas w sklepie, albo w każdym Rossmanie i w największych Carrefourach też jest dostępny, także macie go praktycznie pod nosem. Dodajemy zamiast mleczka kokosowego do tego bulion. Zaleta też takiego musu kokosowego jest taka, że używacie tyle, ile potrzebujecie. Jeżeli miałbym teraz dużą puszkę mleczka kokosowego, zresztą nie wiadomo, co by było zrobić, a tutaj jest wszystko pod kontrolą, nic nam się nie marnuje. Ok, i teraz blendujemy. Doprawiamy solą, pieprzem, tak jak lubicie. Jestem bardzo ciekawy, co nam wyszło. To jest moja pierwsza w życiu zupa pomidorowa. Taka kremowa w konsystencji. Inaczej smakuje niż to, co jadłem do tej pory. Ten kokos jest bardzo ciekawy w tym połączeniu. Ok, ja bym dodał troszeczkę soli jeszcze. I delikatnie pieprzu. Gotowe. Trwało to około 25-30 minut, ale przygotowaliśmy od zera prawdziwą pomidorówkę. Teraz do tego dużo ryżu i będzie dokładnie taka, jak lubię. Ok, zobaczymy, co nam wyszło. Podoba mi się to połączenie z kokosem. Ups, udało się. Konsystencja jest fajna, taka bardziej konsystencja kremowa. Okay. Moja pierwsza pomidorowa. Wyszło całkiem fajnie. Jeżeli ja sobie poradziłem, to sobie też poradzisz. Warto eksperymentować w kuchni. Gotujcie jak najwięcej. A jeżeli filmik Wam się podobał, pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę. Dla mnie to będzie informacja, żeby nagrywać więcej takich filmików. I pamiętajcie, żeby subskrybować kanał. Wtedy nie przegapicie kolejnego odcinka, który już niebawem. Do zobaczenia. A ja teraz wcinam zupę pomidorową. Moja pierwsza prawdziwa pomidorowa.